proszę Państwa, czas leci. Powinniśmy jeszcze dzisiaj omówić programy wszystkich czekających nas obchodów i uroczystości. Za tydzień położenie kamienia węgielnego pod pomnik, a my nie mamy burmistrza. A właśnie, właśnie. Sprawa pomnika. Ja długo o tym myślałem. To jest absurd, żeby sięgać aż do bitwy z 1863 roku. Panie Stryjek, przecież uzgodniliśmy, że nie możemy uzgodnić żadnej późniejszej daty. Wszyscy się zgodzili na rok 1863. Wiadomo, o co chodzi. Pan Stryjek chciałby pomnik zwycięstwa Piłsudskiego. A pan chciałby tego Endeka, tego jak mu tam... Niestety, on nie stoczył żadnej bitwy. A ten, co nie stoczył bitwy, w ogóle się nie liczy. Ciekawe, że na postawienie popiersia komunisty Pszenicy Miejska Rada Narodowa, której pan był członkiem, potrzebowała 10 sekund. Nie uczestniczyłem w tej sprawie. Przysłałem zwolnienie lekarskie wystawione przez patriotę doktora Barabasza. Pamiętam tego Pszenicę. On był u nas fornalem, kiedy, mając 10 lat, pętałem się po czworakach z wiatrówką. Zawołał mnie, pokazał długi nóż i powiedział przez zaciśnięte zęby: pamiętaj, jaśnie paniczu, kiedy przyjdzie tylko czas, poderżnę ci nim gardło. Dlaczego nie poderżnął, kiedy przyszedł czas? Bo uratował mnie towarzysz Stalin. Przed wojną ten Pszenica uciekł z polskiego więzienia do ZSRR i tam jemu poderżnięto gardło. Zrehabilitowano go wraz ze mną w roku 1956. Panowie, przestańcie się grzebać w tych głupotach. Kamień się wmuruje, a potem się pomyśli, co na tym postawi. Proszę Państwa, bez burmistrza się czuję jak bez głowy. Myślę, że kiedy go w końcu wybierzemy, będziemy musieli zamówić nabożeństwo dziękczynne. Pozwoli pan, że ja się tym zajmę. Przez długie lata widywałem pana na pierwszomajowych pochodach, a w kościele ani razu. Modliłem się w domu, drogi panie. A pochody musiałem odbębniać dla dobra spółdzielni. A teraz chodzę do kościoła co niedziela. Razem z całą rodziną. A pana, panie Górkiewicz, widziałem w kościele chyba tylko raz przez te dwa lata. O, często zapraszano mnie na chrzciny, śluby, pogrzeby. A czy pan przypadkiem nie jest ateistą? Dlaczego? Jeżeli odczuwam potrzebę, mogę się modlić wszędzie. A co to znaczy wszędzie? Nawet w lesie. Albo nad morzem. Na takiego burmistrza się nie zgodzę. Myśli chce pan kontrolować? Niech pan się powstrzyma od gołosłownych oskarżeń. Nieraz mu mówiłam, żeby pamiętał o duszy. Ale on się tylko naśmiewał z ognia piekielnego. Nawet pomyślałam, czy to nie jakiś Żyd albo mason. Proszę Państwa, czy burmistrz musi wierzyć w ogień piekielny? Zaraz. Żydem pan Górkiewicz nie jest, co się nam udało sprawdzić, ale masonem. A co to za tajemnicze zebrania się u pana odbywają? Radny Werter też w nich uczestniczy. Czy wyście nam tu pod nosem nie założyli loży masońskiej? No jeżeli spotkania ludzi uczciwych nazywa pan lożą masońską, to proszę bardzo, tak, jesteśmy masonami. A co to znaczy uczciwych? Co, to ja nie jestem uczciwy? Każdy prawdziwy Polak jest uczciwy. Może panowie będą nas tu uczyć moralności? Co za chucpa. Każdy ma swoją moralność, panie radny. A na masona jestem za mały. Nie przyjęliby mnie nawet wtedy, gdybym został burmistrzem waszej dziury. Jak pan śmie? To jest niedopuszczalne. Oto co kandydat na burmistrza myśli o mieście, którym zamierza rządzić. Powtarzam, ateista, wolnomyśliciel. Wolno to pan Górkiewicz nie myśli, szybko kombinuje. Właśnie chciałbym zmienić tę dziurę w raj na ziemi. Na ziemi nie może być raju. Wpuszczając w to niemiecki kapitał, prawda? A może i żydowski? Żeby nam tu wykupili za grosze najlepsze tereny. Tak, tak, właśnie już stoją w kolejce. Trochę powagi, panowie. Ale przecież my już mamy taką ofertę. Popartą żydowsko-amerykańskim kapitałem. Pan Wiślak, protegowany pana Górkiewicza. I członek jego loży. Tak, pan Wiślak, powtarzam, chce wykupić nasze grunta i budować tam willę dla bogaczy. Pan Jaskółko, z którym się zwykle nie zgadzam, ma tu częściowo rację. Podejrzewam, że pan Górkiewicz chciałby z nas
zrobić służbę dla obcych milionerów. Dla nich wille, baseny i kąpiele, a my sprzątacze i kelnerzy, tak? A nasze dziewczęta sprostytuowane. Może i lepiej, żeby dawały tutaj, a nie za granicą. Muszę państwu zakomunikować, choć to tajemnica handlowa, że pan Wiślak nawiązał kontakt z grupą bogatych Hindusów, którzy w wschodniej Europie szukają lokaty dla swoich kapitałów. Byliby gotowi wybudować tu osiedle, hotel, a co nie mniej ważne, oczyścić naszą rzeczkę, tak żeby się stała kryształowo czystym potokiem. Co takiego? Hindusi w Podlesiu? Co pan, na głowę upadł? Może i wystawią świątynię Wisznu albo Buddy obok naszego kościoła, co? Puszczą przez ulicę święte krowy. Nie będzie Polak usługiwał Hindusowi. Oczywiście byłoby lepiej, żeby panowie zbudowali te wille, oczyścili rzeczkę, no a służbę sprowadzili sobie z Indii. Co za bezczelność, on się naśmiewa z naszego narodu. Najlepiej, żeby nie było ani willi, ani służby. A ja, proszę państwa, powracam do swojej sprawy jak pijak do płotu. Czy ten pałacyk oddał mi pan, panie prezesie, gdyby został pan burmistrzem? Kto wie, gdyby ograniczyć administrację do koniecznego minimum, można by przenieść urząd miejski do jakiegoś mniejszego domku, a tu urządzić choćby pensjonat. Bardzo dobrze. Głosuję na pana. Wie pan, przed wojną moja ciotka, przegrawszy majątek w Schmeldefera, założyła ekskluzywny pensjonat Świdrze pod Warszawą i świetnie z tego żyła. Panie hrabio, oddaliśmy panu stróżówkę. Z pałacyku urząd miasta nie ma się dokąd wyprowadzić, chyba że pan zbuduje biurowiec. My też nie mieliśmy się gdzie wprowadzić, kiedy w 45 roku całą naszą rodzinę wyrzuciliście na ulicę. Kto pana wyrzucił? My? Jak pan śmie, panie hrabio? Porównuje pan naszą demokratycznie wybraną Radę Miejską w niepodległej Polsce z bandą stalinowskich oprawców? O nie, doskonale wyczuwam różnicę. Wtedy nie tylko wyrzucono nas z pałacyku, znajdujemy się właśnie w zdewastowanej sali jadalnej. To tu podawano mi wykwintne posiłki, ale mojego ojca hrabiego Roberta wsadzono wraz ze mną do więzienia jako szpiegów francuskich, bo dobrze znaliśmy ten język. I oto znowu jestem tutaj wśród wybrańców społeczeństwa, ciesząc się swobodą wypowiedzi. Nikt mi nie mówi, że jestem reakcjonistą. Wprost przeciwnie, mogę nawet wygłaszać stosunkowo postępowe opinie. A cóż to za stosunkowo postępowe opinie, łaskaw hrabia, wygłosić na interesujący nas temat? Że lubię taką władzę, o której się nie słyszy, a wszystko dookoła świetnie funkcjonuje. Niewidzialna, ale sprawna ręka. Pan Gurkiewicz nie jest gadułą. To człowiek rzeczowy i konkretny. I za to ma moje poparcie. Wie pan, w naszej rodzinie zawsze wynajdowaliśmy uczciwych i pracowitych rządców, bo my sami oznaczaliśmy się lekkomyślnością, gadulstwem, megalomanią i utracjuszostwem. Przyszła delegacja z Tartaku.